kukurydzy. Udało się na nim lecieć. W miarę to jakoś idzie. Tak wygląda. Nie wiem. Pewno wiele widzów czekało za filmikiem kamera. Dobra, także witajcie. Dzisiaj będzie coś nowego. Dzisiaj będzie nowy nabytek. Coś zielonego, coś dużego. Także dzisiaj zaprezentujemy wam oto właśnie to. O. No już! Dobry. Trzecia płyta to jest całkowite zaskoczenie. Ale tu ci ładnie grzeje. To jest druga część. Co tu mamy? To jest najnowszy Ursus. C360. Na zielono pomalowany. Dokładnie. Przez sąsiada. Przez sąsiada. No. Chemyczka. Taka w mniejszej serii 155. Na skrzyni Command Quad. Wielka oś. Amortyzowana kabina. Zawory z serii 450. Zawory hydrauliczne czy hydrauliczne? Hydrauliczne. W MK nie ma elektrozaworów. A powiedz nam... Trzy pary wejść hydraulicznych. A powiedz nam, czym się charakteryzuje ta skrzynia, jak ona ma te przełożenia? Mamy zakresy A, B, C. Na każdym zakresie 4 półbiegi. Możemy regulować, czy chcemy półbiegami do siebie przód, tył, od jedynki do czwórki lub auto dla wygodniejszych. Aha. No i tutaj można użyć też tutaj automat cały, czyli na drogę, nie? Na asfalt. Aha. W ten sposób. I tutaj obok masz joystick od Tura, tak? Tak. I tam to co to jest, ta kłódka na przykład? Czy kłódka to jest blokada, nie? No wiesz, czasami może się zdarzyć, że popchnę, zdarzyć się, a odblokowując kłódkę i wsadzając tutaj rękę, odblokowujemy Tura. To jest dla bezpieczeństwa. No i tutaj nie ma, nie? No jeszcze jest wygoda duża, że możemy sobie ściągnąć na dół. Aha. W ten sposób.
Coś jeszcze takiego, z takich bajerów, co byś chciał? No, no tak to... Tak, każdy John Deere, nie? No rozumiem. Także tego... Jakie opony tu mamy? Przód to jest... 520, tył chyba jest... Nie, przód jest 480, a tył mamy 580, nie? R36, no, Fredlarborda. To w sumie, a we walcze mamy? We walcze mamy... Znaczy na tyle, nie? Tam jest na 6... tyle, 650, nie? Michelin. No zobaczymy, ja bym się sprawował. No rozumiem. Teraz mamy... No, gruberujemy jak głęboko? Tutaj około 18 cm, więc to jest już kończeniowa taka doprawka po orce. Na wiosnę tu oczywiście burak wejdzie. No. Tak to jest. Czyli tak, 18 cm, prędkość 10 na godzinę. Nie za duża. O, taka akurat. Jeszcze jak wychodzi spalanie na hektar na godzinę? Teraz na hektar wychodzi 11, od 9 do 11. Aha. Obroty? Przy poślizgu liczę 8%. Obroty mamy 1600, nie za duże. O. Tak to jest. Tak to jest, chciałem. No. Co jeszcze można by było sobie opowiedzieć z takich ciekawszych rzeczy, jak myślisz? Ja wiem. Mamy Słowek. No, ładnie. Tu można jakieś coś wymiarowego, no. Gazowanego, z prądem. O, flachę do picia, bo w sumie jeszcze nie było. Dokładnie. No, tak to nie idzie. Klimatyzacja. Tu jest włączenie średniego napędu. To jest blokada mechanizmu różnicowego, wałek. Wałek mamy 1000, 540 eko, 540. Tak to jest. Trochę tą maszynę z zewnątrz i wewnątrz. Co jeszcze? Aha, jak będzie fajne zainteresowanie, to już tu z Mateuszem mamy przygotowane parę takich dosyć ciekawych rzeczy. Między innymi tego, jak można z ciągnika zrobić sobie domową siłownię. Także zobaczycie, bo no, bo razem z Mateuszem mamy taką, nie? Domową siłownię małą. Dokładnie. No, także, ale zobaczycie też, jak można na przykład to wykorzystać. Jest jeszcze jeden nowy nabytek w zanadrzu, także jak będę widział fajną ten, no jakby to powiedzieć, że będzie się wam moim kochanym widzom podobało, to razem z Mateuszem przedstawimy kolejną rzecz, która stoi w stodole. Dokładnie. No. Także od was to już zależy. Możecie sugerować, co byście chcieli obejrzeć jeszcze, na co macie ochotę. Czy może, nie wiem, byście chcieli wprowadzić jakieś nowe rodzaje filmików na ten kanał, czy coś? No, chętnie was wysłuchamy. O, a tymczasem, czekaj, sąsiada może ustrzela, jak tam orze. Teraz akurat tam jest... O, 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 o! Ale ładnie widać. Ale ładnie orze. To jest ten sam Ferguson, co kiedyś popląd... Nie, rzepak talerz... ten, mulczował, o. To kiedyś był vlog. Teraz zobaczymy, jak będzie pięknie odorane od miedzy, żeby się sąsiad nie denerwował. Tylko trzeba to zrobić prima sort, żeby było idealnie. O, 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 o. I GPS-a nie potrzeba. Też ładnie idzie.
Jak Bóg przykazał, tak miedza musi zostać. Miedza rzecz święta. Także u nas na wiosce praca wbrew, dużo się dzieje. Tam widziałem kawałek dalej, też drzewa wyrywają, czy tam dalej te rowy czyszczą. Tam 500 metrów dalej widziałem, ktoś też orze kolejny jakimś zertorem, forterem, czy coś tam. A tutaj kolega właśnie też Fergusonem orze. No, i tak u nas się ciągle coś dzieje, także... Jest to nagrywać i dużo się dzieje. Ja w międzyczasie też w tygodniu pracuję, ale jakoś to się postaram dla was, jeżeli będziecie chcieli, to pogodzę. Mimo tego, że weekendami się studiuję, ale zawsze jakiś wolny czas tam po robocie czy coś może się znajdzie. No, także to by było chyba na tyle. Na porze. Wszyscy na wsi dzisiaj robią w polu. Jak ładnie. Piękna pogoda. No. Ta jest. Ta jest. Co my tu robi ta? Co? Mówię, co my tu robimy? No, ej, może tura wyżej podniosę, to zauważą sąsiedzi, o, flagę powinniśmy wywiesić. No, na 11. Nie, dzisiaj święto, nie? Już 2 dni święto. A nie, jutro się zaczyna? Jutro też. Dzisiaj... No. O, i cyk na dół. Cyki dwójeczka. A i właśnie, pozdrawiam 4. rok inżynierii rolniczej. Mili panowie, moja grupa. W Poznaniu czy? Dokładnie, w Poznaniu. Jaka uczelnia? Uniwersytet Przyjemności. No, także... Dobra, trzymajcie się, łapka. No, cześć.